Wiedeń jest jednym z najpiękniejszych miast Europy, stolicą Austrii. W Wiedniu znajduje się kościół, który odwiedził święty Jan Paweł II. Kościół świętego Karola Boromeusza jest jedną z najbardziej imponujących budowli w Wiedniu. Powstał jako podziękowanie świętemu Karolowi za zakończenie epidemii czumy w 1713 roku. Interesującym budynkiem jest Dom Hundertwassera i Kunsthaus. Przepięknym zabytkiem Wiednia jest Belweder. Główny budynek Belwederu składa się z 7 połączonych części. Jest bardzo elegancki, barokowy i wzbogacony o elementy orientalne. Znajduje się tu galeria XIX i XX-wiecznej sztuki austriackiej. Dolny Belweder był dawną rezydencją księcia Eugeniusza Sabałckiego. Powstał w latach 1697-98. Obecnie mieści się tu Muzeum Średniowiecznej Sztuki Austriackiej. Pałac Cesarski Hofburg znajduje się przy placu Świętego Michała w pobliżu najelegantszej ulicy Wiednia, Kolmarkt. Za starymi stajniami do skrzydła Świętego Michała przylega budynek Kancelarii Państwa, w którym znajdowały się apartamenty Franciszka Józefa. Graben jest zarówno podłużnym placem, jak i jedną z najelegantszych ulic Wiednia. Znajdują się tu kawiarnie i luksusowe sklepy. Symbolem i centrum Wiednia jest Stefansdom, katedra świętego Szczepana, znajdująca się przy Stefansplatz. 137-metrowa wieża katedry góruje nad miastem. Wiedeńczycy nazwali ją Stifl, od zdrobnienia imienia Szczepan. Na wieżę można się spiąć po 418 stopniach, aby podziwiać wspaniały widok na miasto. Wizytówką Wiednia jest imponujący budynek parlamentu. Ratusz wspaniałością miał konkurować z cesarskim dworem. Wiedeń posiada liczne kawiarenki, w których można delektować się kawą i lodami.